Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, omówimy taki fajny myk, żeby przestawić koparkę, gdy chcemy coś wykopać, a na przykład źle podjechaliśmy, albo nie byliśmy w stanie kierownicą tak wymanewrować, żeby się dobrze ustawić pod jakieś kopanie. Na przykład chcielibyśmy teraz koparką kopać pod siebie równiutko linię, może opuszczę stopy. Chcielibyśmy teraz koparką kopać równiutką linię na środek koparki. O, coś było wrzucone po akrze chyba. Wywalimy to. Równiutką linię pod siebie. Chcielibyśmy w ten sposób kopać i widzimy, że kopiemy ze skosa koparką. Teraz musiałbym ją całą tą koparkę przestawiać, odjeżdżać i ustawiać względem tej prostej linii. Ale nie zawsze po prostu jest taka możliwość, albo nieraz no, chce się to coś szybko zrobić, a nie podjeżdżać się cały dzień. Pokażę Państwu teraz taki fajny sposób, jak przestawić koparkę względem kopania. Dużo osób będzie mówiło, hejtowało, że tak się nie powinno robić, że powinno się podjeżdżać równo, że koparka nie jest od podnoszenia w ten sposób, ale no, co tu dużo mówić? Rzeczywistość bywa inna i po prostu w pracy nieraz robimy takie rzeczy i nie mówię, żeby to robił ktoś, kto od niedawna jeździ koparką, bo to jest, można powiedzieć, trochę nawet niebezpieczne, bo można w ten sposób przewrócić koparkę, ale jeżeli już ktoś długo jeździ na koparce, to może sobie taki myk zrobić. I na przykład robimy tak, opieramy się na stopach, łyżka przednia w koparce musi być ustawiona pod kopanie, tak jak mieliście na kursie, czyli ona jest po prostu równiutko, o, w ten sposób jest, wsparta, koła są lekko w powietrzu, leciutko w powietrzu, to jest bardzo istotne, dlatego że gdy nie oprzecie przedniej łyżki, to możecie nawet wyrwać przednią oś, a tak teraz ona się tylko zsunie. I teraz tak, obracamy ramię w to miejsce, gdzie chcemy, żeby koparka się przesunęła. Na przykład chcemy, żeby koparka przesunęła się w to miejsce, w lewą stronę, to obracamy ramię w lewo. Spieramy się, prostujemy łyżkę, spieramy się na ramieniu, o, do góry, do góry, do góry. Cała koparka się uniosła. Co jest ważne? Może wyjdę i zademonstruję. Ważne jest, że teraz jak koparka się wsparła, jak widzicie, to koła są w powietrzu i tak musi być. Nie możecie zostawić, żeby koła były chociaż lekko wsparte na gruncie. Dlaczego to jest takie istotne? Ona teraz tak krzywo wygląda, ale no niestety to tak jest, bo ramię jest po tej stronie, nie jest na środku. Dlatego to jest bardzo ważne, bo gdybyście zostawili te opony wsparte na ziemi i przesunęli całą koparką, to może Wam zejść opona. A jak w większości koparek bywa, opony są bezdętkowe, czyli jak tak zrobicie, opona zejdzie, no to macie ogromny problem. Ale gdy już wiecie, wyczujecie po prostu, że koła są wyżej niż podłoże, to robimy tylko taki myk na joysticku, że przesuwamy w przeciwną stronę od tej, gdzie chcemy, żeby koparka się przestawiła. Myk. Koparka się przestawiła. Teraz opuszczamy się i już mamy tą linię, którą chcieliśmy do kopania. Pyk i kopiemy pod siebie. Kopiemy ładnie. I analogicznie, gdy chcemy, żeby koparka przestawiła się w prawą stronę, to również obracamy obrotem w prawą stronę poza ten obrys tego konika. Gdy już obrócimy, wspieramy łyżkę, podnosimy, nie boimy się, nie boimy się. Koparka się na pewno nie przewróci, dlatego że przednia łyżka jest potwarta i no nie ma możliwości, żeby koparka po prostu nam poleciała na bok. Chyba że któryś z siłowników by pęknął albo główna rama. I gdy już wiemy, że koła są w powietrzu, to po prostu na wyczucie. To przesuwamy przesuwem przeciwną stronę od tej, gdzie chcemy, żeby koparka nam się przestawiła.
gdy już wiemy, że koparka przestaje, to po prostu trzeba już łyżkę przełożyć, myk dalej. I tak można nawet całe koło zatoczyć. Tyk. Jak ktoś ma to wyczute bardzo dobrze, to nawet on opiera sobie, podnosi się do góry i on obracając się opuszcza albo podnosi koparką. O, i on sobie tym steruje. Teraz była trochę za wysoko. Pyk. Dzięki temu ustawicie koparkę względem kopania i nieraz coś no podkopiecie gdzieś przy ścianie, wyprostujecie tą koparkę, żeby wam się lepiej po prostu linie, no bo jeżeli ktoś wam każe kopać fundamenty, to nie, że jak dojedziecie do pewnego momentu, to nie zrobicie mu takiego czegoś, że mu wypierdzielicie jakoś tak ze skosa nagle, nie? Tylko się podstawicie, po prostu wyprostujecie sobie ten, ja to mówię, o, przyrząd kopiący, o, wyprostuję go sobie i myksę tą linię, będę jechał cały czas prosto pod siebie. No tak jak mówię, to jest trochę taka wyższa szkoła, lepiej żeby to robili już koparkowi, którzy trochę jeżdżą na tej koparce. Tacy laicy to może lepiej niech tego nie robią, bo no bo nie chciałbym też kogoś zachęcić do tego, żeby sprzęt za kilkaset tysięcy wypierdzielił na dach, nie? Ale to tak jak mówię, nie? Jak jest zdrowa koparka, nawet jak się kupuje koparkę, to się sprawdza. Jak jest zdrowa koparka, to ona się musi podnieść na łyżce jak najwyżej. Zobaczcie sami, jak ona teraz jest wysoko podniesiona. Widzicie? Praktycznie już można pod nią wchodzić. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zostawcie lajka, suba, żeby ten kanał się rozwijał. Pionek!